Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Zaczniemy sobie od małego unboxingu. Pokażę wam nowości. Pierwszy ogień Benefit, bo dostałam przepiękną przesyłkę z Benefitu. Pokazywałam wam już na Instagramie, jeżeli mnie śledzicie, to na pewno już mniej więcej coś widzieliście. Także was serdecznie zapraszam na mojego Instagrama. To jest plecak. Ja mam taki jeden plecak, pokażę wam później, który uważam, że jest rewelacyjny, super pakowny, przede wszystkim bardzo ładny, bo nie zawsze te grzyty reklamowe są śliczne, a te przesyłki z Benefitu są idealne, takie do chodzenia, gotowe. I ten plecak jest z dobrego materiału, bo można go łatwo uprać, więc to też lubię w takich plecakach. Ja mam jeden, który mi się niestety zabarwił bananem, jeżeli mnie śledzicie, to na pewno go widzieliście, ale wam jeszcze o tym przypomnę za chwilę. Plecak z fajną grafiką, tutaj mamy brow contact before eye contact. Bardzo fajnie, w ogóle są już otwarte browbary, to już widzieliście we vlogu. I w środku mamy, tak, Gimme Brow Plus, to jest produkt do brwi, którego ja używam. I w zasadzie to jest to mój codzienny makijaż, jeżeli chodzi o brwi. Tak naprawdę od lat. I Precisely My Brow Pencil. Ja swego czasu bardzo dużo używałam tych kredek i używam. Natomiast ostatnio bardziej chyba skupiałam się głównie na tym, żeby zatuszować trochę te moje niedoskonałości, więc malowałam je na przykład Cabrow najczęściej, no i Gimme Brow Plus oczywiście. I tutaj mamy 2,5 i 3. Ja najczęściej mam 2,5 albo 3,75. To też zależy, na przykład czy mam większy odrost, wtedy staram się bardziej je podkreślać, albo mniej, żeby były ciemniejsze albo jaśniejsze. I do tego mamy jeszcze paletę Browsings Pro Palette. To jest paleta, której ja, znaczy ja widziałam ją, ale nie miałam chyba tej palety nigdy. Nie przypominam sobie. Piękne kolorki. W ogóle zobaczcie, jak to wygląda. Bardzo mi się zawsze podobają te opakowania. I wszystkie kolory. Ups, właśnie mi spadły. Chociaż ja szczerze mówiąc nie korzystam z tych pędzelków przy paletach i tak dalej. Raczej mam swoje. Także zostawiam wam linka pod spodem i mam nadzieję, że zrobimy sobie jakieś testy, jeżeli będziecie mieli ochotę. Także to jest Benefit. Teraz sobie otworzymy przesyłkę, która do mnie przyszła, a mianowicie paski z Yazgut. To są paski, które ja już wam pokazywałam na kanale wcześniej. I te paski naprawdę są spoko, są w dobrych cenach, są ze skóry, nic mi się z nimi nie dzieje i te modele są dość klasyczne. To też takie klasyczne nie tylko na tej stronie możecie znaleźć, ale ja wybieram najczęściej takie modele. I tutaj mamy zestaw dwóch pasków. To są akurat paski męskie, bo moją mężowi się bardzo spodobały. Więc powzięłam paski, które mają wymienną klamrę. Można sobie je zaprojektować, jak sobie życzycie. Jeden jest brązowy, skórzany i wydaje mi się, że ja mam jakiś kod zniżkowy, ale zostawiam wam pod spodem wszystkie informacje. Jest bardzo dobrze wykonany i taki dyskretny, co mi się podoba. Nie ma żadnych logo wielkich napisów. Można sobie go dopasować i właśnie wymienić klamrę, jeżeli będziecie mieli ochotę, więc myślę, że to jest bardzo wygodne. No i jest jeszcze ten śrubokręcik. Drugi pasek jest czarny, więc możecie sobie porównać te dwa kolory. Bardzo klasyczne do jeansów, do eleganckich spodni, do takich spodni beżowych, chino czy granatowych. To się będzie świetnie wpisywać, no i ta klamra. Myślę, że to jest duży plus, bo nie zawsze macie ochotę na jasną, czasami wolicie mieć coś przedimionego. To uważam, że jest bardzo, bardzo przydatne i klasyczne. A drugi pasek tutaj przyszedł. Zaraz wam go zaprezentuję. To jest już pojedynczy. Tutaj też mamy śrubokręcik standardowo oraz takie coś, jak widzieliście ten mój poprzedni haul, to wam pokazywałam. To jest do robienia dziurek. Super przydatna sprawa, nie tylko oczywiście do tych pasków, do każdych innych. Nam zawsze tego brakuje. I drugi pasek jest z matową klamrą, również dyskretny. Możecie zauważyć różnicę.
Ta skóra jest bardziej, powiedziałabym, elegancka, ale codzienna, również nie tylko do garnituru, a ten już jest bardziej elegancki, mam wrażenie. No i tak jak widzicie, te trzy kolory zaraz dam mojemu mężowi, zobaczymy co powie. O, tak to się prezentuje. I jeszcze chciałam Wam pokazać coś ekstra, bardzo, bardzo brakowało mi takiego przyrządu, ponieważ ja mam prostownicę i mam lokówkę, którą kiedyś kupiłam sobie w TK Maxie, a chciałam mieć taką szczotkę na ciepło, taką lokówkę, żebym sobie mogła zrobić podniesione włosy u nasady, bo niestety z tą lokówką, którą mam, jest to niemożliwe. I jest to taki przyrząd 5 w jednym, więc jestem niezwykle ciekawa, jak to mi się sprawdzi. Tutaj zresztą możecie zobaczyć, jakie stylizacje włosów możemy osiągnąć po użyciu. Kosmetyczka. To zawsze jest świetny pomysł, bardzo przydatny. I mamy w środku, tak, to wszystko może rozpakuję, żeby było łatwiej, żeby nie musiałam Wam szeleścić. Taka szczoteczka, wymienne główki. Jest wtyczka polska, więc fajnie. Dwa poziomy. Push, zobaczmy jak to wchodzi. O, fajnie, bardzo łatwo. Muszę powiedzieć, że się nie mogę doczekać, aż sobie wystylizuję te włosy. Mamy też cieńszą nasadkę, taką standardową. I mamy jeszcze też coś właśnie takiego do podniesienia włosów u nasady. Więc z tego się niezwykle cieszę. Zrobimy sobie test i dam Wam znać. I to też nie było drogie, więc zostawię Wam linka, żebyście sobie mogli wejść i to obejrzeć. Kolejna przesyłka jest od Yasumi. Miałam tu gdzieś nożyczki. Nie, ale mam nóż, którym się posłużę. Tak zawsze pięknie pakują te przesyłki. O, ja się suma, jakie ładne. Cudeńko, uwielbiam takie rzeczy, bo zawsze jest bardzo fajna sprawa do podróży, żeby wykorzystać. Wow, takie rzeczy! Rany, nie wiedziałam, że oni mają lakiery. Dwa kolory, 39 i 110. To jest jakiś taki żółty kolor? Ciekawe, jakiego koloru jeszcze nie mam w swoich zbiorach, a to przydymiony róż, więc też może fajnie wyglądać na paznokciach. No pięknie, dziękuję bardzo. Tu mamy jeszcze sól. Zawsze się przyda. I zobaczcie na to opakowanie, jest piękne. Samo w sobie wygląda rewelacyjnie. Do łazience oraz mamy tutaj krem do stóp, czyli to jest pielęgnacja stóp de facto, bo oczywiście to, tu jest napisane, że to jest do stóp. Sól zmiękczająca z 30% mocznikiem, ale ja taką sól używam też do kąpieli, bez problemu, tylko do stóp. Więc mamy krem do stóp, który się zawsze przyda, idealny na tą porę, na lato, żeby przygotować swoje stopy. Chociaż ja już zaczęłam już od dawna to robić, zresztą staram się cały rok o nie dbać. Sól oraz dwa lakiery. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. I mamy jeszcze jedną przesyłkę. Niespodziankę. Sama się zastanawiam, co tam może się kryć. Spakowałam już przesyłkę z folii. Okazało się, że tam są dwa jakieś pudełka. A, to jest, słuchajcie, od Karoliny. Stylizację box. Męski i damski. O, to mój mąż się ucieszy, bo on zawsze mówi, co dla mnie? Zacznijmy od męskiego. Jak pięknie to jest zapakowane. Zobaczcie, męski box. Stylizację TV, Digi Show i Instagram mamy. Zostawię Wam pod spodem linka. Ale ekstra. Beef jerky. O rano, może mnie w siódmym niebie. Naprawdę. Jestem przekonana. Ja tego tak strasznie dawno nie jadłam. Eat snack. Ekstra. Bardzo fajny pomysł. Do tego w środku mamy szampon Artego. Idealny na siłownię. Kloshi Men. 50 ml. Oraz pasta do zębów. Świetny pomysł, naprawdę świetny, bardzo, bardzo dziękuję. Teraz otwieramy damski. Ulala, tu jest więcej dobroci, jakie to piękne. O, z kolei w tym boksie mamy paski wybielające, pasta do zębów i paski wybielające. Mamy kremową piankę oczyszczającą, Pure z Kloshi, to jest w ogóle bardzo dobra firma pielęgnacyjna. Ja cię sumę, wiecie co, jak Wam to pokażę z bliska, Wasz szkoda.
żebyście tego dokładnie nie zobaczyli. Właśnie rozpakowałam wszystkie rzeczy z boksów i muszę powiedzieć, że jestem naprawdę pod wrażeniem, że tych rzeczy jest tak dużo. Mamy tutaj karteczkę ze wszystkimi produktami i opisy, stylizację TV. To jest, uważam, rewelacyjny pomysł na to, aby sobie przetestować parę produktów. Lakiery Semilaka, trzy lakiery, no to jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby w jakimś boksie były trzy lakiery i wygląda na to, że to jest jakiś modny chyba kolor, albo ja jestem totalnie nie do przodu, bo znowu taki żółty mamy. Różowy cudny, lakiery do paznokci z odżywką Semilak 7 ml. Tea Light z wosku pszczelego, następnie świeca z wosku pszczelego oraz miód borówkowy. Pewnie dlatego też jest ten lakier. Paski wybielające, no jestem bardzo ciekawa, nigdy nie miałam tych pasków z Rapid White'a. Kremowa pianka oczyszczająca, hydrant z lipy i ekstrakt z bzu czarnego. Mamy jeszcze tutaj coś ciekawego w środku. Jakaś biżuteria ze sklepu stylizacji, oni też mają bardzo fajne case'y, koszulki, właśnie biżuterię. Bardzo mi się ta biżuteria podoba. Zawsze jak Karolina ją nosi, to chwala ją i pytam się, skąd masz ona. Mówi, no jak myślisz? Mam nadzieję, że mi się uda jedną ręką. O, jakie to jest tematyczne wszystko. Korany, to też bardzo ładnie będzie wyglądało, jeżeli macie parę dziurek w uchu, na przykład po drugiej dziurce albo w trzeciej. No, muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, jakie to jest spójne. Tej pianki nie używałam, ale tak naprawdę jak sobie tak obiektywnie na to spojrzymy, to wszystko jest do wykorzystania. I woski, tea lighty, i miód, i paski, i lakiery, kolczyki, które możecie nosić. Pianka oczyszczająca też się przyda każdemu. Nawet jeżeli się nie malujecie, to taka pianka oczyszczająca na pewno będzie dla Was. To jeszcze chciałam Wam pokazać ten męski boks z bliska. Mamy pastę do zębów, też Rapid White'a. Nie miałam nigdy tej pasty. Clochy Men, 50 ml. Mój mąż się bardzo ucieszy. Serum po goleniu, szampon oraz cały zestaw Beef Bar. Beef jerky. Myślę, że mężczyznom się na pewno bardzo będzie coś takiego podobało. Także zostawiam Wam linka pod spodem. Wpadajcie. A to jest ten plecak z Benefitu, o którym Wam mówiłam. Bardzo go lubię. Jest super wygodny. Łatwo się go pierze. Jest właśnie pognieciony, bo go uprałam. Połączenie złota, bieli, różu. Często go noszę i rzeczywiście rewelacyjnie mi się sprawdza. Dobra, kochani, to tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia. Buziaki. Pa, pa.